Uliczna galeria to nowatorski pomysł Macieja Wokana, który w ten sposób chciał zaprezentować mieszkańcom i turystom Szklarskiej Poręby sztukę lokalnych artystów. Złodziej Księżycy, tak się nazywa ta praca, pierwsza w historii odsłaniana w tej galerii. To jest pomysł na prezentowanie sztuki tym osobom, które do oglądania tejże sztuki wcale nie są przygotowane, ale właśnie o to chodzi, żeby te dzieła, które tutaj będą prezentowane, namówiły ich do tego, czy też zachęciły do tego, aby z tą sztuką obcować, ponieważ nic tak pięknie nie rozwija wyobraźni właśnie jak sztuka. Sztuka lubi takie eksperymenty. Jak najbardziej. To nasze dzisiejsze przedsięwzięcie, ta galeria uliczna, jest pewnego rodzaju eksperymentem artystycznym, który pokaże, prawda, czy ulica lubi sztukę, czy nie. Fajna inicjatywa i jak dla mnie super, sztuka wychodzi na ulicę. Bardzo ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że turystom, przyjeżdżającym ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj do nas w góry, spodobają się. Bardzo interesująca rzeźba, bardzo interesująca. I nawet jestem zdziwiona nazwiskiem osoby, bo osłuchana jestem z nazwiskami lokalnych artystów, a pracę tego wykonawcy widzę po raz pierwszy. Myślę, że to jest ciekawe przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że uczestniczę w tym. A ponadto jest to oczywiście nawiązanie do wspaniałej tradycji Szklarskiej Poręby związanej z kolonią artystyczną. Do tego, żeby ją promować poprzez to, jak fantastycznie ludzie i bardzo kreatywni tutaj mieszkają. Każda możliwość wyjścia do ludzi jest jakimś rodzajem przeżycia. A także zaszczytu i to, że mogę się tutaj prezentować, to tylko cieszy, że jako mieszkaniec we własnym mieście mam taki punkt, w którym mogę pokazać, co na co dzień tworzę. Ja myślę, że tego rodzaju galeria uliczna, ona przeniesie na ulicę Jedności Narodowej po raz kolejny tłumy wczasowiczów szukających spokoju. Mówię tutaj z pełną premedytacją, jakby w kontrze do ulicy 1 Maja, która stała się takim swoistym, powiedzmy sobie, bazarem, traktem pieszym, żeby nie powiedzieć deptakiem, ale w innym rodzaju. I chcieliśmy nadać tej ulicy Jedności Narodowej ten charakter, który zawsze kiedyś miała. Czy to się udało? Muszą Państwo to sprawdzić sami. Galeria czeka w Szklarskiej Porębie.